Witam wszystkich serdecznie, to już trzeci odcinek tej serii. Tak, żeby nie marnować czasu na niepotrzebne mielenie jęzorem, przejdźmy od razu do konkretów. Jak już mówiłem, nie będę dawał tej walki, która tam się dzieje przy tym mostku, bo tam, no, mówiąc szczerze, taka jedna wielka propaganda i szkoda na to naszego cennego czasu. Tak w wielkim skrócie. Motłoch moskiewski zabija wszystkich Polaków, którzy oczywiście nie umieją walczyć i przegrywają w starciu z bohaterskimi żołnierzami moskiewskimi. Nasz Hiszpan zostaje zamordowany, jednakże o tym jeszcze nie wiedzą nasi główni bohaterowie ukochani i biegną za nim, za jego koniem raczej, no i tam trafiają do jakiegoś tam Stonehenge czy coś tam, do Anglii trafili. Jesteśmy bezpańscy. A to znaczy, że albośmy zbiegli, albo zbóje. Zbójów wieszają. Zbiegów też. Wieszają. Ano właśnie. Alvar Borja, hiszpański kawaler. Nie masz szramy, aleś podobny. No chyba nie. Andalutes de dynamita. Jednorożec nauczył Andrzejewa hiszpańskiego. Andrzejew, jak to przystało na emo, postanowił rozładować swoją radość. Nie wiem jak was, ale ten jednorożec mnie już naprawdę zaczyna doprowadzać do szału. Chyba kumplo Andrzejewa dostał szczękościsku. Dowiadujemy się, że 28 lat temu jakiś stary dziadek postanowił wejść na wierzbę, pozbierać gruszki, ale niestety chyba mu drabinę zabrali, czy coś tam takiego było, no i w każdym razie nie potrafi zejść. Oczywiście Motłoch Moskiewski uznał go za jakiegoś wielkiego proroka, który czeka, aż się skończy wielka smuta, facet jest biedny, bo nie wie jak zejść, no ale jak się mieszka pośród oszołomów, no to no, ciężko jakąś pomoc. The birds and the bees are flying in the trees. The sun's in the sky, just for you and I. The sky's perfect blue, no cloud could spoil the view. It's a sign from above that shows that we're in love. Nasz biedny złodziej gruszek z przerażenia i tęsknoty za ludźmi dostał epilepsji. Okazuje się również, że dostał udaru słońca. Gada rzeczy, o których mówiąc szczerze nawet sam nie ma pojęcia. Ale dla Rosjan jest to prorok. Okazuje się również, że prawosławny pop rozdaje katolickie krzyżyki. Tylko skąd one się tam wzięły, skoro on przez ostatnie 28 lat nie był na ziemi? Teraz mamy noc. O, nareszcie mój ulubiony moment. Mianowicie Andrzejew walczy z duchem Hiszpana, wszystkiemu przygląda się jednorożec. W powietrzu latają takie fajne kręgi, runy i runy różne takie, świecące się i błyszczące takie, super, bardzo fajne. Przypominam, że jest to film historyczny, tak jakby się komuś zapomniało. Następnie nasi Rosjanie budują drewnianą armatę. No więc cóż, ciąg dalszy to jest tak naprawdę takie lanie wody o tym, jak to Polacy są wredni, paskudni, mordują po drodze wszystkich Rosjan, oczywiście tam kikuty jakieś się walają, tam przechodzą Polacy po pomordowanych szczątkach, oczywiście nie w bitwie, tylko po napadaniu na wieśniaków, bo wiadomo, że w walnej bitwie to Rosjanie by oczywiście rozpruszyli i rozkruszyli Polaków, my nie mielibyśmy praktycznie żadnych szans. Zresztą to jest przecież oczywiste, że chłop z cepem jest o wiele solidniejszą formacją niż polska husaria z 6-metrowymi kopiami. No ludzie, no. Ale, prawie zapomniałem. W międzyczasie pojawia się oczywiście miasto rosyjskie, gdzie oburzeni obywatele
Moskiewscy skarżą się na Polaków i proszą księcia, ich jakiegoś tam kniazia, nie wiem jak on się tam nazywał, nie powtórzę tego ruskiego nazwiska. Proszą go, żeby wypędził Polaków w pojedynkę sam, bo wiedzą jaki to jest bohater. To jest takie antypolskie lanie wody, nawet mi się nie chce tego wstawiać, bo no cóż, załamałbym się, wy byście się załamali, po co na wszystko ich katować tą antypolską propagandą. Przesłanie jest po prostu takie, że Polacy są wredni, paskudni. Oczywiście Rosjanie są szlachetni, ponieważ co chwila jakiś facet wchodzi im w słowo, zamiast obciąć mu język, oni łaskawie nic mu nie robią, tylko go upominają, żeby się grzecznie zachowywał. Oczywiście Polak to by wziął młot i rozkwasił łeb na miejscu. Szkoda, a może nawet lepiej i dobrze, że nie widzieliście, jak tak naprawdę zachowywali się Rosjanie, nawet wobec ludzi, którzy się czasem z nimi zgadzali. W opisie dam wam fragment opowieści mojego pradziadka, który służył w czasie I wojny światowej, to znaczy, mówiąc szczerze, to będzie opis z wojny polsko-bolszewickiej, gdzie bolszewicy dopadli polską wieś i po prostu pokazane, jak masakrowali szczątki nie tylko chłopów, nie tylko mężczyzn, ale kobiet, dzieci. No, tragedia. Ale Rosjanie są szlachetni, tak, bardzo szlachetni. No i radosna wieść dla was. To już koniec pierwszej połowy tego filmu. Minęliśmy półmetek. O, teraz będzie jeden z śmieszniejszych momentów. Z tego kłamstwa to się lałem przez dobre 5 minut. Dlaczego kłamstwo? Już wyjaśniam. Po pierwsze, wyrzutnie granatów są bardzo niecelne i no, ciężko jest trafić wieźdźca oddalonego o 20 metrów, zwłaszcza jeżeli to jest husarz i ma się świadomość, że za jakieś 14 można mieć już kopię w brzuchu i facet by po prostu już nie zdążył uciec, już by miał, dawno by było po nim. Po drugie, zwróćcie uwagę, że on w ogóle nie celuje, po prostu położył to, walnął, zabił husarza i jeszcze sobie uciekł spokojnie do zamku, zanim go dogonił jakiś kawalerzysta, chociaż tak naprawdę polskie konie to były jedne z najszybszych, zwłaszcza te husarskie. No i już abstrahuję od tego, że Rosjanie wówczas jeszcze nie znali granatów w ogóle. Zresztą tutaj macie obrazowo, jest pięknie Moskal, jest nasza husaria, jest zamek. No i pytanie, w jaki sposób on zdążył przed nimi uciec? Słucham, to niby ma być szarża husarii, ten oddział debili lecący na hip hip hura. Kiedy oni szarżowali, to nawet jeden koń nie wyłaził o 5 cm poza szereg, a co dopiero 5 metrów? Aha, skoro już jesteśmy przy husarii, proszę zwrócić uwagę na skrzydła. No cóż, polska husaria skrzydła na plecach po raz pierwszy założyła w 1620, czyli jakieś 8 lat później, i to wówczas też nie było powszechne, bo tak naprawdę skrzydła były przypinane do siodeł, a nie do pleców i już na pewno nie przypominały one litery S. Zresztą teraz powiem wam, jak naprawdę wyglądałoby atak, to znaczy atak, przejęcie wsi przez Polaków. Najpierw wjechałby pewnie oddział rozpoznawczy, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Może by nie wjechał na sam rynek wsi, ale po prostu by się zorientował, co, gdzie, jak są rozmieszczone posterunki. No, ja tutaj posterunków nie widzę. Poza tym, husaria z kopiami, atak na wieś, to jest bez sensu. Kopie były zbyt drogie i zbyt długie, żeby bawić się nimi w ciasnych uliczkach. Po prostu by nasi wparowali z szablami i wycięli w pień garnizon. No i potem by po prostu popili w piwnicy, pewnie by pospali, no gwałcić by nie gwałcili, bo no, mówiąc szczerze, większość Polaków była wierząca i no po prostu w takie zabawy się nie angażowali. No i co, teraz pokazane jest, jak Polacy bezwzględnie mordują niewinnych Rosjan, wpadają do wsi, zabijają, zażynają, gwałcą kobiety i inne takie różne bajki nieprawdziwe, zresztą wam już chyba wcześniej mówiłem, jak wyglądał postój polskiego oddziału we wsi. No nie było żadnego zabijania, gwałcenia. Tłumaczyłem już, że tak naprawdę to Polacy no nie byli kretynami i no nie pozbywali się sami swojej kasy przyszłej. No teraz znowu jakiś Polak znalazł dziewkę, którą chce zgwałcić, ale uratuje ją super Hiszpan!
birds and the bees are flying in the trees. The sun's in the sky, just for you and I. The birds and the bees are flying. No cóż, realizm tej sceny jest mniej więcej porównywalny do realizmu tej kuszy pod wodą albo tej wyrzutni granatów w poprzedniej części. Dlaczego? No cóż, no chyba raczej logicznym jest, że trzech facetów, którzy ostatnie 3-4 lata życia spędzili na wojnie albo w koszarach, na ćwiczeniach, w walce bronią białą, zwłaszcza, że to byli Polacy, a Polacy byli najlepiej ze wszystkich innych narodowości przeszkoleni w walce szablą. Władza o wiele lepiej bronią białą niż jakiś facet, który wcześniej ciągnął łódkę i nauczył się władać rapierem przez jedną noc od ducha Hiszpana i jednorożca. No i już abstrahuję od tego, że rapier jest o wiele gorszą bronią od szabli, bo szabla raz, że jest dłuższa, dwa szybsza i lepiej się nią blokuje. Wiem, bo miałem i szablę, i rapier w ręce i no naprawdę, szabla pod każdym względem przewyższa rapier. A szabla polska była jedną z najlepszych na świecie. Powiem tak, Polacy nigdy zapuszkowanej piechoty nie mieli, ani też muszkieterów szwedzkich. Także no nie bardzo rozumiem tutaj niektóre sceny, jak tam maszerują zakuci w blachy pikinierowie albo muszkieterowie poubierani w rajstopy i z kapeluszami szwedzkimi, zwłaszcza, że nasza piechota, już mówiłem, jak wyglądała. No nie wiem, Rosjanie powinni się po prostu no dość porządnie zastanowić nad tym, co robią. Takie małe pytanko, co tutaj robi rajter szwedzki? No a tutaj już nie dość, że kłamstwo, to jeszcze obelga. Husarz żadnemu rotmistrzowi by nie trzymał konia. Przecież każdy husarz był szlachcicem. To on by się nie dał tak poniżyć, żeby trzymać konia jakiemuś pierwszemu, lepszemu rotmistrzowi. A tutaj naszą najwspanialszą jazdę traktują jak jakichś pachołków. No, widać, że to jest po prostu plucie w twarz Polakom. Później znowu jest zlanie wody, jak to nasi ukochani bohaterowie się dostali do twierdzy rosyjskiej. No i później będą się przygotowywać, tam przerobią beczkę, skórzaną beczkę na armatę. No i proszę Państwa, oblężenie. Rosjanie oczywiście zbudowali tą skórzaną armatę, która jest w stanie rozgromić całe siły polskie. Teraz będzie pokazane, jak to pięknie wystrzelą prosto w skład amunicji polskiej, która oczywiście, że stoi na wierzchu, chociaż wiadomo, że Polacy amunicję, zresztą zawsze jak ktoś oblegał miasto, to jej nie trzymał w jednym miejscu, tylko pięknie ją sobie rozkładał, pilnował tak, żeby pierwsza lepsza kula nie wpadła i jej nie rozwaliła. Skład prochu był dobrze zabezpieczony, także raczej niemożliwe. Aha, właśnie, nasz Andrzejew jest doskonałym wynalazcą. Wynalazł po pierwsze najpierw drewnianą armatę, w tej chwili stworzył skórzaną armatę. Następna chyba będzie plastikowa. Aha, jeszcze wynalazł ołów, który się nie topi w wysokiej temperaturze, bo tak naprawdę każda normalna kula armatnia, jeżeli by się ją wsadziło do ognia, to ona by się nie rozgrzała do czerwoności, ona by się po prostu rozpuściła, tak jakby się wsadziło tam mniej więcej lód. Ale Andrzejew, jako doskonały chemik i w ogóle on jest we wszystkim najlepszy, udało mu się doskonale sporządzić stop lekkiego metalu, ołowiopodobnego, który może być rozgrzany do wysokiej temperatury, do czerwoności i potrafi przebić każdą ścianę i wpaść prosto w skład amunicji. Jest to tak naprawdę taki pocisk samonaprowadzający z XVII wieku. No, fantastycznych Rosjanie mieli żołnierzy, naprawdę, ja im zazdroszczę. Powiem tak, realizm tej sytuacji jest na poziomie kuszy spod wody i tej armaty ręcznej, czy inaczej tam wyrzutni granatów, którą zastosowano w walce z husarzami. No, nie wiem, no, Rosjanie po prostu odmawiają sobie różne rzeczy, uważają się za takich wielkich bohaterów, a tak naprawdę jakby przyszło co do czego, to by dostali łomot i by się skończyło, no.